Adam Okniński, na gali FEN34. Adam, co tutaj robisz tak naprawdę? Witam serdecznie. A wpadłem tak przypadkowo pooglądać walki. Słuchaj, ostatnio był twój występ przeciwko Michałowi Piwowarskiemu na wojskowej gali, można tak powiedzieć, w Mistrzostwach Polski. Ale fajna, ciekawa walka się wywiązała pomiędzy wami, a Michał przed chwilą wygrał z Kasprem Miklaszem. Jakie wrażenia w ogóle? Tak, widziałem właśnie tą walkę. Wcześniej Kacper Miklasz wyzywał mnie do walki. No, myślę, że Michał go wyjaśnił szybko. Michał jest bardzo dobrym zawodnikiem, ma bardzo wysoki poziom parteru, no i pokazał klasę. A odnośnie mojej walki, no ogólnie jestem zadowolony. Po takiej dłuższej przerwie stoczyłem w miarę wyrównaną walkę z dobrym zawodnikiem. No nic, po prostu trzeba ćwiczyć, robić show i walczymy dalej. Słuchaj, Michał Piwowarski, bo rozmawiałem z nim, pytałem go o tą walkę, nie wiem czy widziałeś to, bardzo cię chwalił. Powiedział, że był zaskoczony nawet twoją postawą, bo spodziewał się mniejszego oporu, bo on jest powiedzmy w pełnym gazie, a ty z kolei w tym gazie nie jesteś. Ile ci brakuje do tego, żeby być w gazie, żeby trenować na pełnych obrotach, tak? Powiem tak, ja jestem żołnierzem zawodowym, muszę łączyć swoje treningi z pracą. W ostatnim roku to 4-5 miesięcy w ogóle mnie w domu nie było, więc z trenowaniem było ciężko. Ale teraz jest lepiej, już sobie tam poukładałem. Staram się ćwiczyć, są jakieś zgrupowania, nie zgrupowania, jest dużo lepiej. Po prostu muszę systematycznie trenować. Mamy zajebisty team, Akademia Sportów Walki, jest mega, bardzo dużo dobrych zawodników. Tam się rozwijam. Jak tylko będę przychodził i trenował, to myślę, że będzie coraz lepiej. Tato się skarżył i tam w niecenzuralnych słowach gdzieś powiedział, że Adam jest tam, gdzie jest. To tak, ale to taki urok taty. Natomiast on faktycznie powiedział, że on by cię nie dopuścił teraz do zawodowej walki, bo brakuje tego pełnego przygotowania. Natomiast ty takie, powiedzmy, 3-4-minutowe pojedynki w tej chwili pasują ci na przykład? No bo wiemy, że gdzieś tam pojawiło się twoje nazwisko w kontekście MMA VIP, tak? Powiem tak, waga ciężka rządzi się swoimi prawami. Zawodnicy, którzy są cały czas w toku treningowym też mają problem z kondycją, tak? Też po pierwszej rundzie zależy, jak rozłożą siły, zależy, jak walka wygląda, więc ja mówię, ja muszę ćwiczyć i forma przyjdzie z czasem i myślę, że będzie tylko lepiej, więc czekamy na dalsze wydarzenia, co tu się będzie działo na fenie. A dzieje się, jak widzę, kątem oka zerkacz. No, myślę, że jeszcze się podzieje, nie? Zobaczycie. Słuchaj, co myślisz o takim połączeniu freak fightów i walk sportowych? Bo widzę, że zainteresowanie wszystkich mediów jest ogromne. A jak wygląda to od strony zawodników, ludzi, z którymi ty na co dzień przebywasz? Dla mnie osobiście jest to przykre, ale chyba nic już z tym nie zrobimy i trzeba się dostosować do tego. Po prostu ludzie tak dobrze się nie znają na MMA i nie widzą tego sportowego poziomu, tylko po prostu oglądają ludzi, których znają, lubią oglądać wtedy, jak się biją. Więc ludzie znani po prostu, jak się biją w MMA, tam są pieniądze i tyle, no niestety. To co, czekamy dzisiaj jeszcze tylko na walki Akademii Wilanów, tak? Czyli Czarek Oleksiejczuk, bo tutaj myślę, że to jest to główny klub programu. B-Epic czy Kmil chyba mniej gdzieś tam jest identyfikowany z waszym teamem, co? No, Epic czy Kmil, tam nie wiem, z 3 tygodnie u nas trenuje. Będę wychodził w jego narożniku. Aha, tak. Ja czekam bardzo na walkę Czarka. Myślę, że jest w mega formie. Jest mega zajebistym zawodnikiem, prawdziwym sportowcem. Tak samo Paweł jest w bardzo dobrej formie. Tak samo już nie można go nazywać freakiem. On jest sportowcem pełną gębą. Zapierdziela ciężko. Na walce freakowej będzie wesoło na pewno, nie? To zobaczycie. Zobaczycie. No to dobrze, czekamy. Adam, rzadko pojawiasz się w mediach, to stąd jest mi bardzo miło, że udzieliłeś nam wywiadu. Mam nadzieję, że to częściej będzie stała rubryka Adam Okniński, bo nazwisko Okniński, wiemy, wiele znaczy w polskim MMA. No i co, czekamy na twój powrót. Tak jak tato powiedział, gdzieś w końcu dojrzejesz do tej decyzji, że zawodowe walki i pójdziesz do przodu. Ja mam nadzieję, że... O, sorry. Wzywają do narożnika. O wilku mowa. Tak, dokładnie. To co, nie zatrzymuję? Ja mam nadzieję, że
też będę kojarzony jako dobry zawodnik, nie tylko przez pryzmat ojca, że też będę dawał dobre walki, nie? To też mi na tym zależy. No i co? Jedziemy dalej. Adam Okniński, dziękuję bardzo. Dzięki, Adam.